Pluszaki, rozrabiaki. Pokonaj stracha. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? Oto miejsce, w którym pluszaki czekają na pierwsze spotkanie z dzieckiem, które je wybierze, przytuli i zabierze ze sobą do domu. Mieszkają tu stojąc w idealnym porządku i wyglądają podobnie jak inne, zwykłe zabawki. Tylko nieliczni wiedzą, że każdy pluszak tutaj żyje, bawi się, uczy i rozrabia. Jeśli zaprzyjaźnisz się z którymś, może zdradzi ci swoje tajemnice? Przed przygodą się nie schowasz, zajrzyj dziś do pluszakowa. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. Witaj, moje drogie dziecko. Byłeś tu już kiedyś? Tak. Znajdź swoje imię lub znak, a twój przewodnik oprowadzi cię po pluszakowie. Dalej. Przewodnik po grze. Witaj w Pluszakowie, naszym magicznym i tajemniczym sklepie z zabawkami. Jeśli chcesz, rozejrzyj się najpierw po sklepie, kierując kursor myszki w lewą lub prawą stronę. Możesz klikać na różne obiekty znajdujące się na ekranie. Niektóre z nich mogą zareagować na taką zaczepkę. U dołu ekranu znajduje się wybrany przez Ciebie pluszak. Będzie on wędrować po pluszakowie razem z Tobą, a jeśli zajdzie taka konieczność, podpowie Ci, gdzie w danej chwili warto się udać. U góry ekranu znajduje się ikona sakiewki, pod którą znajdziesz informacje o ilości zebranych przez Ciebie plusztonów. Plusztony rosną na pędach na terenie całego Pluszakowa. Klikaj na nie, aby je zebrać. I pamiętaj, niezebrany pluszton znika po pewnym czasie. U góry ekranu znajduje się również telewizorek, w którym będziesz mógł obejrzeć filmy składające się na fabułę gry. W każdym pomieszczeniu znajdują się obiekty, których kliknięcie uruchomi minigry, na przykład tę z projektowaniem sklepowej wystawy, lub zabawę z pająkiem w kółko i krzyżak. To znaczy kółko i krzyżyk. Jeśli będziesz chciał udać się do innych pomieszczeń w sklepie, przesuń kursor do prawego lub lewego krańca ekranu i kliknij, gdy zmieni się w żółtą strzałkę. A tymczasem baw się dobrze w pluszakowie z tulkiem, kolcem, łatkiem, z drapką i pusią, swoimi nowymi przyjaciółmi. Jeśli będziesz potrzebować pomocy, kliknij na ikonę ze znakiem zapytania u dołu ekranu. Co się dzieje? Dziadku, się boję, a ja nie mogę spać. I ja. I dlatego budzicie cały dom? Bo w pluszakowie są duchy. Bzdury, nie ma żadnych duchów. Gdzie? Ile? Już ja im pokażę. Chwila, moment, po kolei. Zapewne słyszeliście przerażające odgłosy. Czy mam rację? Aha, tak. W takim razie podejdźmy do okna wystawy. Zobaczymy, skąd one pochodzą. Znów jesteś moim gościem w Pluszakowie. Bardzo chciałem się z tobą pobawić. Kliknij na lampę na biurku, aby rozpocząć zabawę w odszukiwanie strasznych dźwięków. Gra Strach ma wielkie uszy.
jest ciemno. O, a ja w tej ciemności muszę odnaleźć i wskazać wszystkie dźwięki, które tak nas przestraszyły. Poruszaj myszką po ekranie i słuchaj uważnie dźwięków. Klikaj tylko w miejsce występowania tych dźwięków, które przestraszyły pluszaki, a sprawdzimy, co to jest. Aha, czyli to tylko odgłos grzmotu. Aha! Czyli to tylko odgłos drzwi. Aha! Czyli to tylko odgłos wiatru. Odgłos deszczu. Aha, czyli to tylko odgłos zegara. Aha, czyli to tylko odgłos myszy. No dobrze. Podczas burzy grzmi, deszcz uderza o parapet, wiatr wyje w szparach drzwi. O, okiennice trzaskają, a gałęzie uderzają o szybę. To myszka skrobała w swojej norce, a drzwi otworzył dziadek. Wszystko jasne. Ale co z duchami, które straszą w nocy? Właśnie. Jednego dzisiaj widziałem. Wyglądał okropnie. Moi drodzy, tak jak w przypadku dźwięków, to nasza wyobraźnia płata nam figle. Kiedy się boimy, w ciemności każdy dźwięk wydaje nam się podejrzany. A to, co widzimy, wydaje nam się tym, czym nie jest. Popatrzcie na ubranie leżące tam na krześle. Ojej! Wygląda jak straszna zjawa, prawda? A to tylko moja koszula. Idźcie już spać, kochani. Nie ma się czego bać. Łatwo powiedzieć, nie ma się czego bać, kiedy się ma latarkę. O, chodźmy do warsztatu. Tam znajdziemy latarkę dla siebie. Warsztat. Poszukaj latarki i kliknij na nią. Gra Przestrasz Stracha. Mamy latarkę. Uf, światło to najlepsza broń przeciw zmorom. Jak tylko oświetlę je latarką, zaraz znikną, a ja będę mógł bezpiecznie wrócić do łóżka. Pomóż mi wystraszyć zmory w drodze do łóżka, bo inaczej to one wystraszą nas. Poruszaj pluszakiem przy pomocy strzałek na klawiaturze. Przyciskając spację, włączysz latarkę. Wspaniale! Ja nadal nie mogę spać. Ja też. I ja. Znam jeden sposób na zaśnięcie, ale trzeba znaleźć barana. Ano tak, będziemy liczyć barany. Hy!
Chyba mieliśmy jakiegoś barana wśród zabawek. W sklepie. Chodźmy. Musimy znaleźć barana na terenie sklepu. Znajdź go i kliknij na niego. Znajdź barana i kliknij na niego. Gra Liczenie baranów. O, strachy mi już nie zagrażają i znalazłem się bezpiecznie w swoim łóżeczku. Nie. Nie chce mi się jednak spać, więc będę liczył skaczące barany. To jest ponoć świetny sposób na zaśnięcie. Tylko te barany coś nie chcą skakać. Spróbuj zmusić barany do przeskakiwania nad łóżkiem. I jeśli ci się uda, zasnę. Uważaj jednak na czarne barany. Ich beczenie na pewno mnie obudzi. Wspaniale! Wspaniale! Ale zabawa! Wyśmienicie! Pysznie! Ale zabawa! Super! Wyśmienicie! Znakomicie! Policz teraz, po ilu baranach udało mi się zasnąć. Wskaż odpowiednią cyfrę, klikając na nią u góry ekranu. Zasnąłem po 8 baranach. Czy to sen? Jakoś dziwnie się czuję. Co mu jest? Kolec, co wyprawiasz? Idę do warsztatu. Będę konstruował odstraszacz. Odstraszacz? Sprawdźmy, co się teraz śni Kolcowi. Chodźmy do warsztatu. Warsztat. Kliknij na odkurzacz, a rozpoczniemy konstrukcję odstraszacza. Gra Konstrukcja odstraszacza. Przyjrzyj się maszynie, którą konstruuje Kolec. Chyba czegoś brakuje. Dopasuj przedmioty w odpowiednie miejsca tak, żeby maszyna zadziałała. Aby sprawdzić, czy działa, poprawnie kliknij czerwony przycisk. Maszyna będzie świetnym odstraszaczem duchów. Wyśmienicie! Pysznie! Świetnie ci idzie! Wspaniała konstrukcja! Sprawdźmy, czy uda nam się przestraszyć jakiegoś ducha. No, i kto jest najlepszy? Wyspaliście się? Śniło mi się, że sam byłem duchem. Mi też. I że straszyłem duchy latarką. To tak jak mi, tylko że ja jeszcze liczyłam barany. Ja poradziłem sobie ze strachem bez problemu. Skonstruowałem przeciw niemu broń. Coś mi się wydaje. Może dziś w nocy żadne z nas nie spało. Thank you.
Reklama. Pokoloruj plakat na ścianę sklepu, który będzie zachęcał dzieci do odwiedzania Pluszakowa. Kliknij pędzlem na wybrany kolor farby, a potem na obszar, który chcesz pokolorować. Możesz też urozmaicić plakat stemplami, klikając nimi na ekranie. A jeśli chcesz, aby twój plakat zawisł na ekranie sklepu, zatwierdź go, klikając na ikonę z zielonym znakiem. Dalej. Zatwierdź reklamę. Wyjście. Wyjście. Telewizorek. A wszystkie scenki, jakie obejrzałeś do tej pory, są zgromadzone w telewizorku. Możesz je przewijać, używając przycisków z czerwonymi strzałkami. Aby obejrzeć wybraną scenkę, kliknij na przycisk z zieloną strzałką. To tak, jakby w telewizorku zapisane były wspomnienia pluszaków. Następna scena. Wyjście. Wyjście. Czy na pewno chcesz zakończyć grę? Tak. Do zobaczenia w Pluszakowie! W Pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. Pluszaki bawią, pluszaki broją, pluszaki psocą. Kto psoci, kto? To pluszak kolec.
razem z kolcem broi łatek. Taki z niego jest gagatek. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. My pluszaki rozrabiaki, szykujemy się do draki. W pluszakowie, niech się o tym każdy dowie. W następnym odcinku dowiesz się, jak dogonić czas, żeby każda chwila była słodka. Nowy numer już od 30 kwietnia w kioskach.